Gdybym zapytał przeciętnego widza, jaki kraj z wymienionych jest najbardziej prorynkowy, Szwecja, Rosja, Chiny, Białoruś, z pewnością większość nie wskazałaby Szwecji. Okazuje się jednak, że we wszystkich indeksach wolności gospodarczej ten kraj stoi naprawdę wysoko i w tym roku zanotował bardzo wysoki, ponad 4% wzrost gospodarczy. Czy jednak Szwecja jest krajem mocno kapitalistycznym, a ma zły, dziwny PR socjalny? A może prawda wygląda nieco inaczej? Chętnie o tym opowiem. Zapraszam. Socjalistyczny raj, socjalizm, który działa, mokry sen socjaldemokratów. A może zwykły europejski socjaldemokratyczny kapitalizm? Otóż nie. Moim zdaniem Szwecja jest wyjątkowa pod względem swojego systemu i nie dałoby rady przenieść go na jakikolwiek inny grunt. Na przykład są ludzie, którzy uważają, że taki system świetnie sprawdziłby się w Polsce. Otóż nie. Wytłumaczę to w dalszej części odcinka, jednak chciałbym już teraz zaznaczyć, że jest to ewenement na skalę globu. Skąd więc wzięło się mówienie, że w Szwecji jest socjalizm? Prawdopodobnie przez rozbudowany system pomocy świadczeń społecznych oraz przez bardzo wysokie, najwyższe na świecie, nominalne stawki podatkowe. Wystarczy powiedzieć, że 1/3 na samym początku zabiera pracodawca na ubezpieczenia społeczne, 33%, czyli zakładając, że zarobimy 10 tysięcy koron szwedzkich, no to 33% w ogóle nie zobaczymy na oczy. Następnie dochodzi PIT, który się waha od 50 do nawet 60%, ponieważ jest podzielony na dwa podatki. Jeden odprowadzamy do gminy, drugi do budżetu centralnego. Ważne jest to, że oba są dosyć wysokie, od 20 do 25% i od 25 do 300% drugi. Koszmarna suma. Oczywiście nie bierzemy jej już od 10 tysięcy koron szwedzkich, tylko od tego 6 tysięcy, które nam zostało. Zostaje nam więc około 1/3 tego, co płaci nam pracodawca i tyle dostajemy na rękę. Moim zdaniem horrendalnie dużo. To jest w ogóle szok dla mnie, że to są aż tak wysokie podatki, mimo że wiedziałem, że są najwyższe na świecie. Do tego dochodzi 25% VAT, który ma co prawda jeszcze dwie niższe stawki, 12,6% oraz 22% CIT. Nie mówiąc już o innych podatkach, takich jak podatek od dywidend, który również jest dosyć wysoki. Wydaje się więc, że uzyskanie jakiegokolwiek dochodu w Szwecji graniczyłoby z cudem. A jednak nie, ludzie tam zarabiają dosyć dobrze. Nie zapomnijmy jednak, że nominalne stawki podatkowe nie definiują całego systemu, on jest rzeczą dużo bardziej złożoną. Więc postanowiłem doszukać się wolnego rynku w tej Szwecji, ale najpierw krótki kontekst historyczny. Wiele osób wskazuje na to, że Szwecja dorobiła się na wolnym rynku, a teraz ten kapitał przetrawia i rozdaje. Jest w tym trochę prawdy, ja chciałbym zwrócić jednak uwagę na coś dużo bardziej istotnego. Moim zdaniem najbardziej istotne jest to, że Szwecja miała niespotykany nigdzie indziej na świecie długoletni czas pokoju. Nawet dłużej niż Szwajcaria, bo ostatnia wojna, w jakiej uczestniczyła Szwecja, to wojny napoleońskie. Szwecja, podczas gdy Europa płonęła i w I i II wojnie światowej, spokojnie gromadziła kapitał i rozwijała swoje przedsiębiorstwa. Mało tego, moim zdaniem bardzo istotnym faktem, o którym się prawie wcale nie mówi, jest to, że Szwecja była najlepszym sojusznikiem Hitlera. Brzmi to jak teza taka na wyrost z jakichś szur prawicowych portalów, taka, która nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, ale jak to Szwecja, która była neutralna? Szwecja eksportowała ogromne tony towarów do Niemiec, między innymi 10 milionów ton rud żelaza, o zawyżonych stawkach nawet trzykrotne przebicie w stosunku do cen rynkowych. Gdyby nie to, niemiecka maszyna wojenna nie mogłaby napędzić się do tego stopnia. Nie mówiąc już o szwedzkich firmach, które produkowały wyłącznie na zlecenie Rzeszy części do czołgów, samolotów. I podczas gdy cała Europa płonęła, gdy Polska wyglądała w 1944 roku tak, Szwecja wyglądała tak, a na wojnie zarobiła horrendalne sumy. Mimo że oficjalnie w niej nie uczestniczyła. Nie zgodzę się nigdy z tezą, że w Szwecji jest socjalizm. Otóż nie, Szwecja ma swoje bardzo wolnorynkowe strony. Przepisy są jasne, proste i czytelne, nie ma problemów interpretacyjnych, tak jak w Polsce. Podatki, mimo że są wysokie, są też proste i łatwe w zdefiniowaniu, więc ludzie nie mają problemu w tym, czy płacą VAT za lody inny niż za mrożoną wodę i sorbet. W Polsce niestety są takie problemy, VAT jest tak skomplikowany i tak namieszany, że nie sposób właściwie stwierdzić, jaka stawka powinna być płacona przez przedsiębiorcę, co często prowadzi do licznych problemów. Do tego założenie przedsiębiorstwa jest banalnie proste, gorzej już z opłaceniem tych wszystkich podatków i składek, które potem spadają na przedsiębiorcę, ale można zrobić to praktycznie w jednym okienku, co w Polsce wciąż wydaje się abstrakcją. Jeżeli miałbym doszukać się takiej naprawdę wolnościowej twarzy Szwecji, to zobaczyłbym ją w lasach. Otóż 84% lasów to lasy prywatne.
a 14% z pozostałych lasów to co prawda lasy państwowe, ale na zasadach spółek prawa handlowego, które normalnie konkurują na wolnym rynku. Jedynie 5% lasów są to rezerwaty przyrody wyłączone z obiegu, a prawo własności Szwecji ma charakter absolutny. To znaczy, wszystkie zasoby, które są pod ziemią i na ziemi, są własnością człowieka, który je posiada. Jest to paradoksalne w stosunku do innych rzeczy, o których powiem później, zwłaszcza rynku mieszkaniowego, który jest koszmarem. Niemniej jednak pokazuje to fakt, że prywaciarze, kiedy tylko dostaną lasy, nie wytną ich wszystkich od razu, nie sprzedadzą, a na gołej ziemi nie zasadzą batatów. Tak? Pokazuje to też, że może to funkcjonować inaczej. Jest tutaj długie słowo po szwedzku, które jest moim zdaniem dosyć ciekawe. Stanowi ono prawo, że lasy prywatne nie są ogrodzone. Każdy może po nich wejść, pospacerować, natomiast nie wolno nic niszczyć, nic zabrać. Znowu, absolutny charakter prawa własności, z jednym wyjątkiem, możesz sobie po lasach spacerować. Zresztą, moim zdaniem, ma to też podłoże ekologiczne, żeby nie blokować zwierzyny, która dzięki temu może swobodnie przepływać między różnymi lasami prywatnymi, których mają bardzo dużo właścicieli i często są dosyć drobne. Lasy w Szwecji zatrudniają około 10% pracowników, od 9 do 12 według różnych badań. Jest to więc przepotężna gałąź gospodarki, która jest w pełni prywatna. Przechodząc jednak do etatystycznej twarzy Szwecji, warto nadmienić rozdmuchany, rozbudowany, wysoki system świadczeń socjalnych, sztuczne zaniżanie bezrobocia poprzez zatrudnianie bezrobotnych w nawet często bezsensownych pracach społecznych. Jeżeli byśmy odjęli ludzi zatrudnionych właśnie w tego typu pracach, wyszłoby, że Szwecja ma nagle większe bezrobocie od Polski. Kolejny fragment to horrendalnie wysokie podatki, o których już wcześniej wspomniałem, ale mnie najbardziej przeraził rynek mieszkaniowy, który naprawdę, i nie boję się użyć tego słowa, jest socjalistyczny. Otóż prywatny właściciel nie może nawet zadecydować, czy zrobić remont we własnym mieszkaniu, czy nie. Jakiej wysokości czynsz postawić wynajmującemu, a jakiej nie. Wszystko to obiera się o porozumienie, o demokratyczne wybory tego, jaki czynsz jest właściwy. Większość mieszkań w Szwecji to mieszkania komunalne lub mieszkania stricte państwowe, socjalne. Okazuje się, że jest to przez to nieustanny deficyt mieszkaniowy. W stolicy Szwecji, w Sztokholmie, w centrum, na mieszkanie można czekać nawet 20 lat. Na mieszkanie, które nie będzie nasze, a jedynie będziemy je wynajmować. Absurd goni absurd. Moi widzowie zapewne kojarzą Krytykę Polityczną, czyli mocno prosocjalny, lewicowy portal, który przeprowadził wywiad z prezesem Ligi Lokatorów, czy też Związku Lokatorów. Zasadniczo w Szwecji nie ma możliwości, aby ktoś zrobił remont i podniósł czynsz kilkukrotnie. Jeżeli zrobi remont, dodatkowe koszty poniesie z własnej kieszeni. Właściciele muszą negocjować wysokość czynszów z naszym związkiem. Muszą się nas pytać, jaki wzrost cen byłby dla nas do przyjęcia, a my, ponieważ jesteśmy demokratyczną organizacją, zwracamy się z tym pytaniem do naszych członków. Tego jeszcze nie widziałem, żeby demokratycznie ustalano ceny mieszkań. Generalnie w Szwecji jest nieustanny deficyt dlatego, że zasadniczo prywaciarzom nie opłaca się budować, a sektor państwowy tworzy jedynie 100 tysięcy mieszkań rocznie, co jest znacząco poniżej potrzeb. Uwzględniając to wszystko, dziwi mnie, że wciąż przedstawia się Szwecję jako złotą wyspę. Otóż nie. Na 60 lat mniej więcej rządów socjaldemokratów około połowa to są czasy recesji, kryzysu. Ostatni wielki kryzys był w latach 90., czyli wcale nie tak dawno. Szwecja rozwijała się kiedyś w zawrotnym tempie, jednak spadła z topowego miejsca czwartego najbogatszych krajów świata na obecnie 18. i cały czas spada. Szwedzki system nie jest żadnym złotym rozwiązaniem. Fakt, są tam niskie nierówności społeczne, ale one nie mogą być celem samym w sobie. Celem powinien być rozwój i bogacenie się całego narodu. A przede wszystkim nas, pojedynczych ludzi. Jeżeli ktoś chciałby się doszukać gdzieś na całym wielkim świecie systemu trzeciej drogi, o którym mówi się też w kontekście Szwecji, to umieściłbym go właśnie tam. Od skrajnie socjalistycznego podejścia na rynku mieszkaniowym przez bardzo proworno-rynkowe na rynku leśnym, Szwecja jest totalnym miszmaszem, jeżeli o to chodzi. Z jednej strony zakładasz firmę w jeden dzień, w jednym okienku, z drugiej potem spada na ciebie masa podatków. Chociaż przepisy są dosyć proste, to mimo wszystko jest ich dużo. Jest to system unikatowy, bardzo ciekawy, ale na pewno niewolnościowy. Przepraszam za tak długą przerwę, mam nadzieję, że teraz wrócimy z przytupem i znacznie poprawimy regularność nagrywania. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, odwiedzania fanpage'a i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!